Wzrosła liczba zakażonych koronawirusem pracowników Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu. SARS-CoV-2 wykryto do tej pory w sumie u 13 osób, w tym 4 lekarzy. 3 osoby są hospitalizowane, reszta przebywa w izolacji domowej. Wszyscy związani są z oddziałem chorób wewnętrznych i gastroenterologii, na który przyjęcia są wciąż wstrzymane. Część personelu, która miała styczność z 78-letnią mieszkanką Tarnobrzega zakażoną koronawirusem, czeka na wyniki testów i przebywa na kwarantannie. Tarnobrzeska lecznica otrzymała również informacje o pozytywnych wynikach badań 6 byłych pacjentów placówki. Zakażenie zostało u nich wykryte już po opuszczeniu szpitala. To były różne też sytuacje, bo niektóre osoby trafiły do innych szpitali, gdzie wyniki się potwierdziły, inne były w domu i no gdzieś tam w którymś momencie się gorzej poczuły. I to nie do końca my tutaj w tym momencie szczegółowo jesteśmy w stanie ogarnąć, bo te osoby już po opuszczeniu szpitalu albo były w innych placówkach, albo były objęte nadzorem sanepidu. Obecnie w szpitalu w trybie ostrodyżurowym pracują oddziały zabiegowe. Pacjenci przyjmowani są do centrum onkologicznego, na oddziały kardiologiczne z intensywnym nadzorem kardiologicznym, neurologii z pododdziałem udarowym i pediatryczny. Szpitalny oddział ratunkowy udziela świadczeń na dotychczasowych zasadach. Do poradni specjalistycznych oraz poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obowiązuje tryb rejestracji telefonicznej.